Wydawnictwo Prozami oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Magdaleny Zimniak pod tytułem Gra poza prawem. Czyta Olga Bończyk. Dorota. Przed nami najbardziej wyczekiwana noc w roku. Sylwester. Tańce hulanki swawole. Haha. Wiesz, nie przewidział, kto użyje tego cytatu i w jakich okolicznościach. Śmieje się tylko w myślach, ale i tak próbuje z tym walczyć. Gdyby to była ironia czy drwina, nie czułabym się zagrożona. Znam się jednak na tyle, żeby wiedzieć, kiedy nadchodzi histeria. Jeśli się poddam, już po mnie. Mama wnosi wytworny zapach Chanel numer pięć. Wygląda olśniewająco w obcisłej czarnej sukience kończącej się tuż przed kolanami, podkreślającej zgrabne nogi i kobiece zaokrąglenia. Blond włosy opadają luźnymi falami na ramiona, kontrastując z kolorem ubrania. Dekolt jest głęboki, ale pozostawia jeszcze miejsce dla wyobraźni. Szczęśliwego Nowego Roku, kochanie! Mówi. Całując mnie w czoło. Kręci mi się w głowie od zapachu perfum. Nienawidzę go. Zazwyczaj mama skrepia się czymś mniej wykwintnym. Nie przywiązuje się do zapachów, często je zmienia, tylko tym głupim szanel na wielkie wyjścia pozostaje wierna. Tobie też? Odpowiadam zdziwiona, że głos mi nie drży. Wewnątrz trzęsę się jak galareta. Kiedy wrócisz? Przecież mówiłam, że biblioteka organizuje bal. Impreza potrwa pewnie do trzeciej, czwartej w nocy. Wlepia we mnie te swoje wielkie gały. Wezmę taksówkę i wrócę. Nie chcę zostawać sama. Mamo, zostań. Mówię tak cicho, że sama ledwie słyszę własny głos. Mama sztywnieje. O co chodzi? Pyta szorstko. Nie chcę być sama? Dzisiaj nie, mamo, proszę. Mówię płaczliwie. Nie powinnam używać tego tonu. Nie wygram w ten sposób. Siada naprzeciwko. Dłuższą chwilę nic nie mówi. Czy twoja prośba nie jest zwykłym egoizmem? Odzywa się w końcu. Robię dla ciebie wszystko. Znoszę Twoje kaprysy. Moje życie składa się z pracy i opieki nad tobą. A w Sylwestra, kiedy mam okazję na odrobinę rozrywki, ty każesz mi zostać w domu. Zastanów się nad swoim zachowaniem. Masz prawie dwadzieścia lat, nie jesteś dzieckiem. Mamo, zostań, boję się. Czego się boisz? Przerywa ostro. Czy pierwszy raz zostaniesz w domu sama? Oczywiście, że nie. Zostaje codziennie i nikt się nad tym nie zastanawia. Mamo, źle się czuję, boli mnie serce. Chwytam się za klatkę piersiową. Naprawdę czuję nagły ból, chociaż z jej punktu widzenia musi to wyglądać na teatralny gest. Dorota, posuwasz się do tego, żeby symulować? Jesteś zwykłą egoistką, ty potw... Przerywa najwyraźniej zawstydzona własnymi słowami. We mnie jednak narasta wściekłość, wypierając wszystkie inne uczucia. Kładę ręce na kółkach wózka, rozpędzam się i wale z całej siły w szafę. Zawracam. Mama wskakuje na łóżko w obawie, żebym po niej nie przejechała. Niech się boi. Z największą szybkością, do jakiej mogę się rozpędzić, najeżdżam na stół. Wykonuję zwrot. I uderzam z impetem w łóżko. Mama stoi pod samą ścianą. Blada, pomimo nałożonego fluidu. Bezpieczna. Jednak zauważam, że nią zatrzęsło. Jeszcze bez opamiętania, obijając się z łoskotem o sprzęty, nie zważając na coraz głośniejsze krzyki, wypełnione coraz większym przerażeniem. W pewnym momencie wypadam z wózka. Wysokość nie jest duża. Ale zderzenie z podłogą bolesne. Leżę bez ruchu, zastanawiając się, czy nie złamałam jakiejś kości i jakie mogłyby być konsekwencje. W końcu udaje mi się unieść głowę i patrzę na mamę, która wciąż stoi nieruchomo. Napotyka mój wzrok. Wzdryga się i powoli suwa z łóżka. Podnosi mnie, sadza na wózku. Poruszaj rękami nakazuje robię to boli jak diabli ale chyba tylko się poobijałam w porządku mówi w zamyśleniu przypina pas i zablokowuje kółka bądź grzeczna całuje mnie w policzek jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku opuszcza pokój a po chwili słyszę warkot silnika